ciąg dalszy, jak podrywać milionera. Ciąg dalszy, jak podrywać księcia z bajki. Ciąg dalszy, jak poderwać prawdziwego mężczyznę. Kochani, prawdziwy mężczyzna nie szuka zwykłej kobiety, tylko kobiety wyjątkowej. W jaki sposób prawdziwy mężczyzna rozpoznaje, że kobieta jest wyjątkowa? Bo jest wyjątkowo zainteresowana tylko i wyłącznie nim. I dlatego naczelna zasada to jest być zainteresowaną tylko i wyłącznie nim. Jeżeli trafisz na faceta, na mężczyznę, na księcia z bajki, na którego polujesz, to inni faceci zostają spakowani do pudełka i to pudełko jest wyniesione do piwnicy. Nie ma innych facetów w tym czasie w twoim życiu. Nie ma innych z wyjątkiem brata, tatusia, wujka i dziadka. Innych nie ma. I jeżeli jest brat, tatuś, wujek czy dziadek, to tylko wtedy, kiedy temu dziadkowi masz pomóc w wieszaniu zasłon lub w czymś takim. Nie ma żadnych innych kontaktów, nie ma żadnych kolegów, nie ma żadnych przyjaciół. Jesteś otoczona swoimi bardzo ważnymi sprawami, swoją dobroczynnością, swoją pasją życiową, swoją pasją fotografowania, malowania kwiatków, ale nie ma innych facetów. I to nie chodzi o to, nie chodzi o to. Mówię wyraźnie, nie chodzi o to, że ten facet, ten milioner, ten książę z bajki jest zazdrosny. Nie! Tu chodzi o to, że jeżeli twoja dusza jest rozproszona na inne ewentualne spotkania, to on odczuwa to przez skórę, że jest na pół gwizdka. On ma odczuwać, że ty jesteś kobietą monogamiczną, wielotematyczną. Rozmawiać możesz na każdy temat, zupełnie na każdy temat możesz się odezwać, nawet lepiej, jeżeli masz coś do powiedzenia. Natomiast twoje zainteresowanie ma być skupione tylko i wyłącznie na tym facecie. To znaczy, nie to, że jesteś tylko dla niego. Czasami możesz nie mieć czasu na spotkanie, bo akurat ciocia jest w szpitalu i cioci gotujesz rosół. Owszem, możesz nie mieć czasu, bo akurat idziesz na lekcję koreańskiego, a ciebie pasjonuje koreański. Możesz nie mieć czasu na spotkanie z różnych powodów, ale nie z tego powodu, że akurat jest kółko fotograficzne, na których 20 facetów będzie fotografować, robić twoje akty. Kochana, zasada bardzo ważna, o której mało która kobieta wie. Jak polujesz na tygrysa, to nie interesują cię zające w tym momencie. Nie! Tygrys! Tiger!